Magdalena Pecka, dobry wieczór i zapraszam na prognozę pogody. Bardzo deszczowo rozpoczął się nowy tydzień, lecz już jutro opady deszczu zaczną zanikać, rozpogodzi się i w całym kraju będzie pogodnie i dość słonecznie. Choć będą miejsca, gdzie mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mrzawki, to będzie Polska zachodnia tam, ale także na północy. Dodatkowo powieje porwisty wiatr i to on skutecznie obniżał będzie temperaturę odczuwalną, a temperatura ta na termometrach jutro wyniesie od 15 do 18 stopni na północy, 18 stopni również w centrum, najcieplej w Rzeszowie, tu 21 stopni. Sprawdźmy już teraz szczegóły dla Dolnego Śląska. Noc w naszym regionie pogodna, bez opadów. Na termometrach 6 stopni w Kłodzku, Wałbrzychu, 10 we Wrocławiu. Poranek będzie bardzo przyjemny, pogodny i słoneczny. W drugiej części dnia, tak jak wspominałam, na zachodzie regionu może pokropić słaby deszcz, na pozostałym obszarze pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna w regionie jutro to 17 stopni we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe na wrocławskich barometrach 996 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami, uwaga, porwisty, biometr obojętny, warunki drogowe będą dobre. I na dziś to już wszystkie informacje. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.